Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 15 ciekawostek o Shika Maru. Zapraszam. Shika oznacza jeleń, natomiast Maru to popularne zakończenie męskich imion. Nazwa klanu Nara też jest związana z jeleniami, ponieważ Nara było stolicą Japonii w VIII wieku i była znana właśnie z oswojonych jeleni. W ankietach popularności zaczynał dość kiepsko, bo w pierwszej zajął aż 27 miejsce, ale później było już znacznie lepiej. W drugiej miał 16 miejsce, w trzeciej 5, w czwartej 4, w piątej 5, w szóstej 10, w siódmej nadal był w pierwszej 10, bo zajął 9 miejsce, a w podsumowaniu pierwszych 6 ankiet zajął 5 miejsce z wynikiem 11211 głosów, a za nim była Sakura, która miała już tych głosów 1500 mniej. Hobby Shikamaru jest ucinanie drzemek i gra w szogi z wymagającymi przeciwnikami. Pomimo, że jest shinobi, to nie chce walczyć z nikim i zawsze stara się unikać wpadania w kłopoty. Jego ulubionym jedzeniem są makrele i wodorosty, natomiast nie przepada za gotowanymi jajkami. Shikamaru ukończył jedynie 39 oficjalnych misji, 8 rangi D, 3 rangi C, 9 rangi B i 19 rangi A. Według drugiego databooka, gdy Shikamaru znajdował się w akademii, otrzymał następujące oceny: 5 za ninjutsu i współpracę, 4 za taijutsu, genjutsu i za pozytywność, natomiast 1 za nastawienie do klasy. Po śmierci Asumy Shikamaru przejął nawyk palenia po swoim mistrzu, jako sposób na radzenie sobie z jego śmiercią oraz utrzymanie go w pamięci. Po pomszczeniu swojego mistrza nie widać już w mandze Naruto, aby palił, jednakże w Gara Hiden jest opisany jako palący. W Boruto pali już ponownie z racji takiej, że już jest dorosły, więc może sobie na to pozwolić. Shikamaru przez całe pierwsze Naruto walczył głównie z kobietami, tak jak z Kintsuchi, Temari, Tayuyo, a nawet w fillerach walczył z Kujaku. W anime i angielskiej wersji mangi palenie Shikamaru zostało zastąpione zapalniczką Asumy. Najpewniej jest to spowodowane tym, że nie chciano pokazywać, że niepełnoletnie osoby palą papierosy. Skończył akademię i awansował na Chunina w wieku 12 lat. Opanował dwie podstawowe natury czakry, jest to natura ognia oraz ziemi. Ponadto oczywiście umie posługiwać się też naturą yin. Urodził się 22 września, a jego grupa krwi to AB. W pierwszym Naruto miał 12-13 lat, przy czym mierzył 151-152 cm wzrostu i ważył 42-43 kg. W Shippudenie miał już 15-17 lat i mierzył 170 cm wzrostu, a przy tym ważył 53 kg. Shikamaru niejednokrotnie dziwił się ojcu, że daje sobie wejść na głowę przez mamę i zapierał się, że on nigdy by do tego nie dopuścił, tymczasem dokładnie tak się dzieje, bo w jego związku to właśnie rządzi Temari. Co ciekawe, Kishimoto, rysując Shikamaru, dał mu ochroniacz noszony na ramieniu zamiast na czole z dwóch powodów. Pierwszy to niezakrywanie włosów, które były symbolem klanu Nara, a drugim powodem było to, żeby go wyróżnić, aby wyglądał nieco inaczej niż reszta. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!